Witam serdecznie na moim kanale wszystkie osoby spod znaku wodnika i zapraszam do czytania na rok 2023. Sprawdzimy energię na ten czas, pracę, finanse, uczucia, zdrowie. Przypominam, kochani, że czytanie to będzie ogólne, dlatego nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na wszystkie Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse, rytuały separacyjne, pracuję z odblokowaniem czakr oraz robię bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale karty społeczność znajdziecie pełną ofertę, tam są zdjęcia, opisy. Także, kochani, warto dobrać odpowiedni kamień dla swojego znaku zodiaku, wówczas będzie Was chronił jak osobisty talizman, czy też właśnie amulet. Zobaczmy, kochani, moje drogie wodniki, z jaką Wy energią wchodzicie do 2023 roku. Piątka pentakli. Trochę czujecie taki żal, smutek, zamknięcie w przeszłości. Jakbyście zostali sami, pozostawieni sobie, być może ktoś Was zranił, opuścił, nadużył Waszego zaufania. Czujecie niemoc, czujecie stratę, być może to są też problemy finansowe. Natomiast piątka pentakli często pokazuje, że my już nie ufamy, tak? Wy już nie ufacie. Czujecie takie zamknięcie, czujecie blokadę, ktoś mocno Was zranił, mocno zawiódł. Ciężko Wam będzie zaufać. Jeżeli była to jakaś toksyczna relacja, osoba, która po prostu pojawiła się w Waszym życiu, narobiła zamieszania, totalnego bałaganu i zniknęła, to Wy po prostu czujecie teraz taki smutek, tak jakby po prostu huragan wpadł do domu, zrobił wielki zamęt i po prostu nic nie zostało z tego domu, tak? I Wy po prostu tu stoicie, zamartwiacie się, zastanawiacie, ej, halo, o co chodzi? Co tu się właśnie wydarzyło, tak? Co się w tym moim życiu zadziało takiego, że ja teraz czuję po prostu jakiś brak? Bo tu jest energia braku, energia zubożenia, straty, ale też braku poczucia... No... Braku poczucia tego, że Wy w ogóle możecie być jeszcze szczęśliwi, że zasługujecie na to szczęście, tak? Wy się czujecie osamotnieni. Coś po prostu mocno wpłynęło na to, że teraz nie potraficie zaufać, nie potraficie się otworzyć. Wy w ogóle jesteście w wielkim szoku, że coś takiego mogło się wydarzyć, tak? Że ktoś mógł Was tak zranić bądź coś. Nie wiem, tu może komuś firma upadła, też taką energię czuję, że może po prostu finansowo nie podołaliście, trzeba było zamknąć biznes. Z taką energią wchodzicie, ale kochani, to, że z nią wchodzicie, to nie znaczy, że z nią wyjdziecie, tak? Albo że będzie Wam towarzyszyła przez cały rok. Po prostu taką energię macie z 2022 roku, gdzie po prostu coś wydarzyło się takiego, że nie potraficie teraz uwierzyć w to, że może być lepiej. Dlatego rozkładamy już karty na cały rok. I od razu zaświeciło słońce, kochani, na finansach. Także myślę, że jeżeli finansowo było źle, to od razu macie kartę, która jest kartą ochronną całego rozkładu w tarocie i rozwiewa wszelkie wątpliwości, czarne chmury, koniec, papa. Nie zastanawiamy się nad tym, co może się nie udać, tylko nad tym, co musi się udać, bo Wy o to zadbacie, tak? Karta słońca, karta, która mówi o tym, że wszystko się poukłada, nie ma co się martwić, nie ma co się stresować, finanse zaczną prosperować. W karierze zawodowej przychodzi nowa możliwość, nowe zlecenie. Być może ktoś do Was wyjdzie z propozycją, ofertą nowej pracy, tak? Ja widzę, że Wy po prostu podnosicie się z kolan, wcale się nie załamujecie tym, że tutaj coś mogło wyjść nie tak, bo finansowo macie bardzo ładny rok. Kariera stoi otworem, zaczynacie się rozwijać, będziecie dostrzegani. Jeżeli jesteście artystami, to ktoś Was doceni. Możecie być nawet sławni w tym roku. Widzę ruszenie do przodu z impetem. Natomiast ta piątka pentakli, kochani, teraz widzę, patrząc na cały rozkład, że dla większości z Was to jest po prostu zubożenie emocjonalne. Wy jesteście po mocnym zranieniu, tak jakby ktoś po prostu wbił Wam sztylet w serce, zostawił Was, Wy się leczycie. Tu jest uleczenie, tu jest emocjonalny po prostu taki rozpierdziel totalny w sercu. Zamykacie przeszłość, zamykacie kogoś, kto Was zranił. Tu była ryba, rak, skorpion. Ktoś z trygonu wody być może po prostu Was zranił, zawiódł. Jest milczenie, brak kontaktu, oddalenie, totalnie po prostu się wycofujecie. Nie chcecie tej osoby w swoim życiu.
po prostu było już tyle nieprzyjemnych sytuacji, że ta osoba nie zasługuje na to, żeby po prostu być przy Was. Totalne zamknięcie się emocjonalne na kogoś. Mógł tu też być ktoś z trygonu powietrza, bliźnięta, waga, wodnik, ale tak jak mówię, to jest zamknięcie, to jest odejście. Widzę, że Wy po prostu jesteście w swojej energii królowej mieczy. Wszystko ciachacie mieczem, tak? Ktokolwiek się nie zbliży, po prostu rach ciach, ja już nie wierzę, ja już nie ufam, ja po prostu jestem pozamykany, pozamykana na uczucia. To jest taka duża energia zubożenia, kochani. Pokazuje mi się przy Was ktoś, kto mógłby być do stałej relacji, ktoś przy pracy albo ktoś, nie wiem, w Waszym miejscu zamieszkania, z trygonu Ziemi. Byk Panna Koziorożec, może pojawić się zupełnie nowa osoba, która zmieni wasz światopogląd, wasze myślenie, wasze spojrzenie na uczucia, na relacje. Ktoś zupełnie nowy. I ta osoba może być właśnie blisko was, czy to przy pracy, czy wam się gdzieś przygląda, obserwuje na mediach społecznościowych, tak? Tutaj mam wrażenie, że wy się na kogoś nowego otworzycie. Ktoś zupełnie nowy. Z otoczenia przychodzi księżniczka buław. Może to być baran, lew, strzelec, ale to jest też taka energia ognista, tak? Jakiś romans, kochani. Ja mam wrażenie, że wy to tak jak ryby. Wejdziecie w romanse, bo po prostu zamykacie się na uczucia. Ryby miały podobne czytanie i też były zranione, natomiast ryby już po prostu tak jakby nie chcą wchodzić w coś uczuciowo. A u was widzę, że wy się na coś zamknęliście z przeszłości, co było. Być może na kogoś właśnie, kto was zranił. Ale otwieracie się na tą nową osobę z tym, że po prostu już nie wchodzicie uczuciowo, ale bardziej tak po prostu, no dobra, zobaczymy co będzie, tak? Może się uda, może się nie uda, są dwa uda. Natomiast nie pozwolicie sobie na to, żeby ktoś wszedł do waszego życia, otworzył drzwi, zrobił przeciąg, narobił bałaganu i po prostu zniknął, tak? Absolutnie nie, wy już macie dość tych bałaganów, tych po prostu rozpierdzieli w waszym życiu. No już tak grubo mówię, kochani, bo ja widzę, co tu się dzieje w tych kartach. To jest po prostu emocjonalny miszmasz. Bardzo mocno ktoś was zranił, bardzo mocno przeżywaliście te relacje. Być może jeszcze przeżywacie, ale już tego nie chcecie. Odchodzicie od tego. Tutaj kartą rady jest wisielec. Spójrz na sytuację z innej perspektywy. Zadbaj o siebie, zadbaj o swoje wewnętrzne dziecko. Nie pozwól, żeby ktoś cię ranił. Nie pozwól sobie na to. To jest też karta ryb. Może jakaś ryba przyjdzie z pomocą do Was, żeby Was tutaj wesprzeć, tak? Może na przykład do mnie się zwrócicie po pomoc, bo jestem rybą, żeby rozłożyć karty i zobaczyć, co się wydarzy. Też tak może być, ale to jest sprzyjająca Wam osoba w tym roku. Jakaś rybka, która może Wam faktycznie pokazać jakiś nowy drogowskaz w życiu, w którym kierunku podążać, co zostawić za sobą. Także tutaj, drogie wodniki, myślę, że Wy będziecie teraz mocno walczyć o siebie. O swój komfort psychiczny, o swoje zdrowie psychiczne. Nie pozwolicie nikomu się zranić więcej. Tutaj, kochani, jeżeli chodzi o zdrowie, macie cesarza. Problemy z wyglądem, problemy skórne, dermatologiczne. Tutaj też, kochani, przede wszystkim mogą być jakieś, nie wiem, choroby dziedziczne, alergie, problemy z żołądkiem czy też dwunastnicą. Także na to zwróćcie uwagę. Na to, co jecie, bo dieta jest niezwykle ważna, tak? Podróże super, świętowanie, zabawa, wyjazd ze znajomymi, podróże bliskie, dalekie. Wy po prostu będziecie się dobrze bawić. I kochani, dopowiem sobie z drugiej talii dokładnie, co tu się dzieje. Piątka pentakli. Dlaczego jest piątka pentakli? Królowa mieczy. Wy się odcinacie od bólu, zranienia. Wy po prostu zostawiacie za sobą przeszłość. To ta karta się powtórzyła, bo tu mamy dwie królowe mieczy. To jest karta wodnika, to jest wasza energia, wy po prostu odcinacie grubym mieczem pas, po prostu nie dam się więcej zranić. Może jakieś oczyszczania robicie, może jakieś zdjęcie blokad, może robicie rytuały separacyjne, ale chcecie się odblokować, chcecie się odciąć, iść w swoją drogę. Bardzo dobrze, kochani. Dlaczego ta czwórka mieczy tutaj? Dwójka kielichów. Ktoś was zranił, kogo bardzo kochaliście. Tu też powiela mi się ryba, rak, skorpion, ale ktoś was zranił bardzo mocno. Wyczuliście, że to jest wasze twin flames, że to jest wasza bratnia dusza. I ta osoba po prostu wbiła wam nóż w serce. Nie potrafiła zawalczyć o relacje, zawalczyć o was, po prostu zostawiła chłód, tak, głód, zimno i po prostu no, stchórzyła. To był jakiś totalny tchórz. Dlaczego ósemka kielichów? Paź buław. Odchodzicie od tego, bo chcecie czegoś nowego. Wy chcecie nowych początków, nowych wyzwań. Słuchajcie, dla niektórych może być tak, że ta osoba po prostu wróci, będzie chciała nowego początku. Natomiast wy się mocno będziecie nad tym zastanawiać. Wy już takim chłodem tutaj patrzycie, tak? Ta królowa ma takie chłodne spojrzenie, tak sorry kolego, ale mnie już nie oszukasz.
Więc albo podejmujesz decyzję w prawo, albo w lewo. U mnie już po prostu nie ma zabawy. Nie ma zabawy w kotka i myszka. Może tak być, że ktoś po prostu wróci i nagle będzie przebudzenie. Nagle będzie po prostu, nie wiem, transformacja uczuciowa. Ta osoba nagle przejrzy na oczy. Wiecie, no, zdarzają się takie przypadki. Nie mówię, że nie. Byłam świadkiem, no, już nie jednego takiego przypadku, więc wiem. I to potrafi nas z butów wysadzić, dosłownie. Natomiast, kochani, przyjrzyjcie się porządnie. Wy musicie wiedzieć, bo jeżeli ktoś wam raz wbił sztylet w serce, ludzie się nie zmieniają od tak sobie. Ludzie zmieniają trudne sytuacje w życiu, czyjaś śmierć, tak? Nie wiem, że ktoś nagle był bogaty i jest biedny. Takie sytuacje ludzie są w stanie zmienić, ale nie to, że ktoś wam po kilku miesiącach powie, zmieniłem się już, już chyba zawalczę, kocham cię, chcę być z tobą. W takie rzeczy nie wierzcie, bo to po prostu, no, muszą być czyny, a nie słowa. Mówić to potrafi każdy, tak? Dlaczego szóstka mieczy? Dziesiątka pentakli. No. Może być tak, że ktoś po długim czasie milczenia powie, że chce z wami założyć rodzinę. Jeżeli ta osoba jest tego warta i po prostu czujecie, że warto dać szansę, okej, to jest wasza decyzja, tak? Nikt nie będzie na wasze decyzje wpływał, na wasze życie, wy po prostu musicie coś przepracować. Ale widzę wodniki, że wy macie szansę wejść w jakąś relację i stworzyć rodzinę, ale na waszych zasadach. Tu już nie ma, że ta osoba przychodzi i tam ma jakieś warunki. Nie. To wy teraz ustalacie zasady. Wy rozgrywacie te partie, tak? Także tutaj od was wszystko będzie zależało, jak to się potoczy. Dlaczego ta królowa pentakli i królowa mieczy? No, zranione serce mi się powtarza kolejny raz. Czwórka mieczy i dwójka pentakli, czyli dokonujecie wyboru. Ja mam wrażenie, że pojawi się ktoś nowy, wy będziecie też mieli decyzję pomiędzy dwiema osobami. Może tu być właśnie byk panna koziorożec, może być ryba rak skorpion. Ale kochani, pamiętajcie, co was położyło, kto was zranił, jak długo się leczyliście i czy warto dać temu drugi raz szansę. Bo to jest, wiecie, taki strzał w kolano. Pozwalacie komuś, bo chybił na przykład i trafił w ramię zamiast w serce, drugi raz w siebie strzelić. No, także tutaj ja nie wiem, czy to w ogóle ma sens, żeby być takim masochistą i pozwalać komuś, żeby was ranił, tak? No, chyba że ufacie, że ta osoba się zmieniła, no to okej. Okay. Natomiast mam tu wybory, mam decyzję, pojawi się ktoś nowy. Czuję właśnie trygon ziemi przy was mocno, byk panna koziorożec. Może z taką osobą będziecie mieć do czynienia, albo to może być ktoś przy pracy właśnie. Dlaczego ta księżniczka była w otoczeniu? Czwórka pentakli. Bo wy nie chcecie się trzymać kurczowo utartych schematów kogoś z przeszłości. Wy po prostu, no, bierzecie tutaj tę pałkę, idziecie w drogę jak włóczyki i tak, ja pakuję swoje rzeczy, idę. Ja chcę czegoś nowego, ja chcę poszerzania horyzontów, ja chcę cieszyć się życiem, a nie po prostu trwać w jakimś impasie zastoju, zwłaszcza z osobą, która nie jest mnie warta. Dlaczego wisielec jako karta rady, ósemka mieczy? Nie blokujcie się, kochani. Nie tkwijcie w tych trudnych energiach, trudnych emocjach, bo to was zżera od środka. Tu można wpaść w depresję, jak widzicie, tak? Wisielec to też nałogi, alkohol, narkotyki, papierosy, kofeina. Bądź co bądź, natomiast, kochani, unikajcie po prostu uciekania, zamykania się. Wychodźcie do ludzi. Jak potrzebujecie z kimś porozmawiać, to rozmawiajcie. Być może niektórym z was będzie psycholog, wróżka potrzebna, nie wiem, ktoś, żeby się wygadać, tak? Wyżalić, ale, kochani, trzeba wyrzucać emocje. Nie wolno ich dusić w sobie. No i zobaczmy z tą pracą. No nie wiem, czy dopytywać o pracę. Macie słońce, rycerza pentakli, więc tutaj, no, tak naprawdę kariera stoi otworem. Nowe możliwości, także no, po dłuższym czasie oczekiwania przychodzi spełnienie, kochani. I też jakaś ryba wam sprzyja w pracy. Tak jak mówiłam, tutaj ta rybka gdzieś wam mocno sprzyja. Konkurencja, walka, być może z kimś mieliście na pieńku, być może w pracy były konflikty, to wszystko się zamyka. Dostajecie awans i być może ludzie też będą wam zazdrościć, będą chcieli kopać dołki pod nogami. Wiecie, jak to jest, jak ktoś awansuje, no to później nagle odzywają się, tak? Uderz w stół, nożyce się odezwą. Także tego typu energię. Macie bardzo ładne czytanie, kochani. Dużo widzę, zrobiliście fajnej pracy nad sobą, nad swoją energią. Nie dopuszczacie do siebie toksyków, nie dopuszczacie ludzi, którzy tylko marudzą, jęczą, jojczą, jak to jest ciężko, jak to źle, jak to nic w życiu nie wychodzi. Nie chcecie takich ludzi. Wy jesteście wodnikami, innowatorami, wy widzicie świat naprawdę
tak jak chcecie go widzieć, potraficie go zmienić. Działajcie, kochani, bo ja uwielbiam osoby spod znaku wodnika, wy jesteście bardzo bystrzy, inteligentni, widzicie więcej niż inni. Także tutaj, kochani, zmieniajcie świat. Macie też cudowną intuicję, która was nie zawodzi, także słuchajcie jej i też, no, nie wchodźcie dwa razy w coś, co was zraniło. Taka moja rada. Bo ja nie czuję, żeby to było w dalszym etapie dobre, tak? To może was drugi raz zranić. Także, kochani, tutaj no, rada ode mnie od kart, natomiast to jest wasze życie. Wy je musicie przejść, wy zakładacie buty, wy w nich idziecie, nikt inny. Także jaką decyzję podejmiecie, tak się to wasze życie zacznie dalej toczyć. I jakie sytuacje was czekają, to po prostu też zależy czasami od was. Jedna decyzja, pamiętajcie, może zaważyć na całym życiu. Tak to w tym naszym życiu jest. Nie jest łatwo, ale bywają też piękne chwile, jak w piosence, tak? W życiu piękne są tylko chwile. I warto cieszyć się tymi chwilami. Naprawdę warto. Trzymam kciuki, życzę wspaniałego roku, kochani. Ściskam was mocno, zapraszam do czytań prywatnych. No i do usłyszenia w kolejnych czytaniach.